ja tobie mówię, ja jemu literalnie, jak bury suczy, bardzo delikatnie, ale wygarnę. Ja nie możesz tak od razu wchodzić. Ja mu... Nie. Szczęść Boże, tak. Szczęść Boże, Staś. No. Wacław. Co to ja chciałem powiedzieć, bo... Mnie się wydaje i Henrykowi też się wydaje, no. To znaczy nam się wydaje, że Stasiu, tak jak ty teraz tutaj, to ty tak, Stasiu, to tak długo to ty nie pociągniesz. Co nie, Henryk? Chłop musi mieć warunki, żeby żyć normalnie, no. Chłop musi mieć uprane, posprzątane, zagotowane. No i musi mieć te... No bawę musi mieć, no. A co ty, Stasiu, pomyślał? A po co? No, a żeby se mógł od czasu do czasu po... No pogadać, no. A co ty, Stasiu, pomyślał? No i chyba nie ma wyjścia. I tak mi się widzi, Stasiu, że tak nieładnie powiem, że trzeba cię będzie ożenić. A co ty się mnie czepiasz, no? Nie dość, że sam żonaty, co? A dlaczego tobie ma być lepiej? A bo ty z innej gliny zlepiony, czy co? Ale chłopie, ty nie chłodzę się, no. Czy baba to jest baba, no. A przecież, Stasiu, nasi Elżunie i Balbińcy to naprawdę niczego nie brakuje. Naprawdę niczego. No są takie, co Bóg dał im babę i takie, co rozum dostali. A babę to sobie w każdej chwili wyszukać mogę, jakbym tylko chciał. I nie takie kumy rozpierdziane, tylko porządne kobitkę. Oj, bój ty się, Stasiu, no bój, że ty się Boga i ojca dyrektora, no przecież ty zamknął nas za to, no. Zaraz, poczekaj. Młoda nigdy nie pójdzie za takim, co ma mleko pod nosem, tylko z doświadczonym mężczyzną. No to Stasiu, jak jesteś taki mądry, no to pizdoty albo pizdoty, no. A daj papier, a myślisz, po co one się tak rozbierają? No wiadomo, że nikt porządny kota we worku, a baby w ubraniu nie kupią. Kupione do biura! Ale po co ty w ogóle dyskutujesz? Ale co ja mam pisać? Nie wiem, co ja mam ale napisać. Ale co ty, no to przecież napiszemy to, co my wymyślimy, no. Ale po co ja... No to pisz ty, no. Nie pisz ty, Henryk. W ogóle, Henryk, to ty skończyłeś 3 klasy i to ty będziesz pisał, no. Zdrowy chłop ze wsi? Oj Boże, ale ty durnowaty, Henryk, jesteś. No przecież do chorego to najwyżej pogotowie przyjedzie. I tu jak zdąży ten lekarz wyczeźwić. No. Pisz. Atrakcyjny, przystojny ziemianin. Na 7 hektarach gospodarki. Pisz. Posiadłość wiejska w dobrym stanie. No, sadzawka do pojenia bydła w sadzie za stodołą. Pisz, odkryty, nieogrzewany basen z naturalnie zacienionym tym... poczekaj, takie słowo zagraniczne jest. Poczekaj, przypomnę sobie zaraz. No, trudne takie. Patio. A może coś o jego tych zainteresowaniach? No, wiklinowe kosze, pięknie wyplata, no. Własna firma rękodzieła artystycznego. Henryk, ty durnowaty, ty i ta babka, co tobie pępek podwiązywała, no. Pisz. Właściciel cepeli. O.